Stoimy w korku na autostradzie, nie wiemy jeszcze co się stało, bardzo powoli, czasami się ruszamy, czasami nie. Nie jest jakiś dramatyczny korek, bo stoimy tak już 15 minut mniej więcej w tym opóźnieniu, ale widzę, że chyba jest to spowodowane jakimś wypadkiem, bo była jakaś policja, przejeżdżała też koło nas policja i tam widzę, że mruga policja, więc chyba jest wypadek na autostradzie. Przez pół roku jeździliśmy przez 20 krajów, pokonaliśmy 19 tysięcy kilometrów, nie widzieliśmy ani jednego wypadku, ani razu czegoś takiego nie widzieliśmy, więc mieliśmy to szczęście, że zawsze było bezpiecznie, ale dzisiaj jestem pierwszy raz. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, nie było karetki, nie było rannych, także uff. Jedziemy dalej. Do Sewilli! Mnóstwo ludzi na ulicach, nie ma szans znaleźć jakiegokolwiek parkingu. Znaleźliśmy na Park Fortnite miejsce, gdzie można, gdzie jest płatny parking, ale w ciągu dnia jest noc za darmo. I tam pojedziemy, zobaczymy jak to wygląda, bo na ulicy nie ma szans, żeby się zatrzymać. Jest tak dużo ludzi, że serca. Będziemy jechać przez tą całą sytuację, że jedziemy, czy jedziemy. Dobra, idziemy prosto. Dobrze? Masakra, co tu się dzieje? Już to jest czwarty parking, na który jedziemy z Park Fortnite'a i wszystkie są pełne po prostu. Ci ludzie są jak szaleni. Dobra, widzimy kampery. Ale jakby tam jechali do góry. Ale to jeszcze nie jest. Ale nie wiem, czy oni po prostu nie wyjechali przez krawężnik. Po prostu przez krawężnik na górę? Nie, tak mi się no. To harat. Nie wiem, nie jestem pewna, nie dam się zabić za to twierdzenie. Jesteśmy. Tu jest jakaś dziura, uważaj. Może nie podejdziemy. Perfekt. Jesteśmy, o Boże. Po godzinie poruszania się po tych stresujących ulicach jesteśmy na miejscu. Zostawiamy ręczny i jedziemy na miasto. Dzwonię po koleżankę, żeby do nas przyjechała, bo to jest za daleko do centrum. I muszę wybrać pieniądze, bo nie mam pomocy. Bardzo proszę. A na tych was już państwo pójdziemy, czy pojedziemy? Są dwa przystanie autobusu, więc jak chcecie. Idziemy. Może będę mówić Ubera w sobie też. Może z powrotem, najwyżej. No, no. Call Uber. No to znaczy na słabszy. Idziemy teraz zwiedzać Plac Hiszpański i Sewillę. Festiwale, targi, jarmarki świąteczne. No i tu pewnie jest, tam pewnie gdzieś jest jakaś strefa gastro, że można coś zjeść. No i widzicie, że jeszcze dużo jest rzeczy zamkniętych, bo dopiero to zamontowali w tym tygodniu. Domu choinek, ale mają taką tradycję budowania szopek. I w związku z tym mają też takie sklepy, jak tu stragany, na których sprzedają rzeczy malutkie, duże, ciekawe, niezwiązane w ogóle czasami z świętami Bożego Narodzenia, ale no, wkładają je do szopki. Przeróżne ciekawe rzeczy. Co na dziwnie, że widziałaś? Pasterza, który robił kupę.
Zaraz wam pokażemy. Każdy sklep ma swoją własną szopkę, dlatego to jest takie bogactwo tych różnych rzeczy, bo wkładają rzeczy, które jakby sprzedają. Czy sklep mięsny będzie miał stragany mięsa. I tak też było z tą katedrą. Natomiast później po rekonkwistie w Sewilli zaczęli ją oczywiście przerabiać na chrześcijański. No i kończyli gdzieś tam pod koniec XVIII wieku kończyli budować tą katedrę, więc ona reprezentuje wszystkie style architektoniczne, jakie tylko chcecie. Kolejny dzień w Sewilli. Idziemy na śniadanie. Co będziemy mieć na śniadanie? Churros. Miejscowe specjały słodkie. Z gorącą czekoladą. Także idziemy teraz na miejsce, gdzie nam poleciła Monika, nasza przyjaciółka, na lokalne churros. O, to jest to miejsce, no. Złożyłem zamówienie na churros. Będą nas smażą. Tak wygląda to lokalne churros. To jest no, takie smażone ciasto w oleju, podawane zawsze z czekoladą. I ideą tego jest to, że po prostu się to macza w czekoladzie i je na śniadanko. No tak. Mhm. Lubię takie smażone ciasteczka. Happy, happy churro. To churros nie było wcale słodkie, ono było wręcz słone. Ten cały patyk, to ciasteczko, ono się składa z mąki pszennej, oleju i cukru, ale nie wiem, chyba dodają tam jeszcze sól, przynajmniej ci tutejsi. No i po zamoczeniu tego w czekoladzie to było no, bardzo dobre. Wypiliśmy czekoladkę, zjedliśmy. Jeżeli to jest podawane z czekoladą, aha właśnie, to jest przysmak śniadaniowy. Sprzedaje się go głównie w lokalach nazwanych Churreria, czyli od nazwy tego churros. Churros. Churros, churros. I to jest sprzedawane na... Te churrerie są zlokalizowane zawsze na głównych traktach miejskich, gdzie dużo ludzi przewija koło dworców, koło autobusowych, pociągowych, na lotniskach, na głównych deptakach. Tak, żeby ludzie w drodze do pracy sobie skoczyli na takie śniadanko, szybkie churros. I jeszcze z taką tradycją, że zawsze w Nowy Rok, po sylwestrowej zabawie, zanim wrócą do domu ludzie, to zatrzymują się już nad ranem w takiej churrerii, jedzą sobie to churros i z takim żołądkiem napchanym, niepustym, idą spać. Najlepsze w Sewilli? Nie, wszystko tu jest super, ale jedną z fajniejszych rzeczy jest to, że jesteśmy w krótkich rękawach. Jest 7 grudnia? 7 grudnia, jest super ciepło, słońce daje. Ale to, co wam chciałam pokazać, to, że ciekawą rzeczą jest to, że jak są te ogródki na polu, stoliki wystawione na zewnątrz, każdy ze stolików ma swój własny kosz na śmieci i zazwyczaj w nim stoi stół. Czy nie szukasz nogę? O, tak to wygląda. No. I każdy stolik ma swój kosz na śmieci. Takie miejsce, do kościoła, gdzie jest przepiękna figura Matki Boskiej, która jest nazywana Makarena.
I tutaj każdy taki większy kościół ma swoją figurę świętą, zazwyczaj jest to Matka Boska albo Pan Jezus. Te figury są bardzo realistyczne, mają prawdziwe włosy, prawdziwe stroje, są pięknie zdobione. Miejscowi ludzie, tutaj sobie byli w Andaluzji, oni je czczą takim bardzo wielkim szacunkiem, nabożeństwem. Wczoraj byliśmy świadkami takiego wystawienia takiej figury, kiedy ludzie podchodzili i całowali dłoń tej figury. I raz w roku, podczas świąt wielkanocnych, no chyba więcej, ale podczas świąt wielkanocnych, Wielki Tydzień, wszystkie figury są zabierane na takich wielkich platformach i są jakby niesione przez całe miasto w wielkich procesjach. No i tutaj są, tak się domyślamy, że to są właśnie takie miniatury tych platform. To jest Makarena, słuchajcie, na górze Matka Boska Makareńska, czy Makarena to jest naprawdę imię żeńskie. I tu w tym portalu na górze, ojej, w tym portalu na górze jest Makarena. Zawsze myślałem, że Makarena to jest taniec, a to jest imię żeńskie. I tutaj w Sewilli jest właśnie kościół i tam jest Matka Boska, która jest nazywana Makareną. Idziemy ją zobaczyć. Bazylika Makareny zostaje zamknięta teraz, godzina 14, czyli siesta, i nawet ludzie, którzy pracują w kościele, mają siestę i Makarena ma siestę, zamykają kościół na 2 godziny, bo jest siesta.